Niektórzy mogą mnie na przykład spytać, co zrobię dla widza. Ja bym bardziej powiedział, co ja dla widza nie zrobię. Bo dzisiaj łamiemy 60 sekund w pół. A jeżeli chcesz więcej odcinków z 60 sekund, to pamiętaj zostawić lajka. Widzę, że strasznie krzyczę. Przyciszę trochę. Zostaw lajka, komentarz, dzwonek i subskrypcję. Oczywiście lecimy na apokalipsę. Little Boy. Kurwa, nie potrafimy sobie z łatwym poziomem poradzić. Co jest grane? Ale naczytałem tyle się poradników, że dzisiaj. Widzowie, ja już wiem, jaki tytuł dam. Wreszcie się udało. Marzenia się spełniły. Walczcie do końca. Never give up. Wiecie, o co chodzi? Dobra, kontynuujemy tą giereczkę. Mamy tu Timiego, tu mamy... Co to właściwie jest? Ty. Ty, ja pierwszy raz takie coś widzę. A, nie, to chyba karty są. Ale dziwne karty, niebieskie. Dobra, bierz karty. Toilet paper też ważny. O kurwa, nie, młodego nie zdążyłem wziąć. W sensie nie damy rady, bo młody dwa sloty. Dobra, dobra, jest dobrze, widzowie. Idziemy młodego, poradnik młodego skauta razem z młodym. O nie, zablokowaliśmy się. Dobra, udało się. Ty, zauważyłem, że poradnik młodego skauta zawsze jest przy młodym. U młodego właściwie. Przypadek? Pewnie tak. Walizka ma więcej slotów niż dwa, prawda? Oka. Ta. Oj, 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 nie widzę tego. Nie ma jeszcze dziecków. Ciężko będzie. Wydaje mi się, że nie mam sporej ilości rzeczy. Może apteczka, Dolores, nie mamy radia. I nie będziemy mieli radia. Kurde. Ale ciężko będzie, widzowie. Ale postaramy się wygrać i pójdziemy na wyprawę. Tym razem no musi się udać. Czekamy w ogóle na ending. Z tego co widziałem po achievementach, na chwilę sobie wszedłem w achievementy, to było napisane, że jestem achievement o kosmitach, więc czekam. Czekam, chcę zostać uratowany przez kosmitę, jest jakiś taki achievement. Mamy strasznie dużo wody i zero żarcia, więc fast wyprawa. Dobra, mamy... O, było w środku radio, zajebiście. Wydaje... Czy musimy iść na wyprawę? Chyba tak, chyba musimy iść na wyprawę. Chyba tak. Musimy wy... Najlepiej młodego. Może jesteśmy bezpieczni? Nikt nie może się porządnie wyspać. No nie używamy apteczki. Apteczka jest zbyt ważna na to, że ktoś złapie z nas zmęczenie. To... Ted ma zmęczenie i Dolores na szczęście, ale oni nie idą na wyprawy, więc... No, nie warto było. Dobrze, że nie zużyliśmy tutaj apteczki. Dobra, pójdzie młoda, damy jej walizę. Damy jej w tej walizce jeszcze maskę przeciwgazową, bo z tego co czytałem, wychodzenie bez maski od samego początku zawsze nawabi cię choroby, a my takiej choroby w tym bunkrze nie chcemy. Okej, okay. Odwodnienie. Warto dawać tutaj pićku i pamiętać o tym. Mam nadzieję, że tym razem dzieci mi nie uciekną, bo im nie dam im wody. Jeśli ktoś pragnie naszej uwagi, jedyne co trzeba zrobić, to zapukać do naszego skromnego schronu. Nie wiem, kto znajduje się teraz za drzwiami, ale jaki ktokolwiek to jest, to musi być bardzo uparty. No otwórzmy, zobaczymy. Nie pamiętam, czy to był dobry event. A, cholerni kawalarze to byli. Dobra, posłuchajmy radyjka. Wiem, że na którym z eventów się radyjko psuje, ale nie wiem na którym. Znaczy na pewno... A, wiem, jak jest szczur i trzeba zaglądnąć do tego. I to pamiętam już, teraz już pamiętam. Trzeba, jak coś tam... sztuka. To my wtedy, jak tam zajrzymy latarką, to jakiś szczur zacznie uciekać i nam rozwali tego. Radyjko, teraz pamiętam. Ale jeszcze był chyba jeszcze jeden event. Dobra, ale sprawnie nam to idzie. Jak to jest możliwe? Ja tego nigdy nie rozumiem. Jak to jest możliwe, że ja dopiero co zaczynam odcinek, a już minęło 5 minut?
Halo, jeszcze nie przemyślałem w głowie do końca, jak poprowadzić kurwa odcinek, ty. A tu już 5 minut minęło. Halo, halo. Co tu się dzieje? Byliśmy właśnie w trakcie polowania, planowania odległego w przyszłości pierwszego posiłku, w którym głównym daniem będzie zupa. Gdy doszło na zwołanie za drzwi, źródłem dźwięków okazała się być mała grupka. Wyglądałem całkiem żałośnie, więc nie zdziwiło nas, że zaczęli pytać. No, podzielimy się wodą, bo mamy chyba 6 butelek. Możemy. A kiedyś się odwdzięczą i będzie git. Z wdzięczności naszym gościom odjęło mowę. Porząsiu. Odwodnienie głód, odwodnienie głód, odwodnienie głód. Tyjo, jest 8 dzień, a my jeszcze nic nie jedliśmy. Tak, trzeba posłuchać informacji na temat świata. Proszę, nie bądź chora, zajebiście. Proszę, przynieś zupę. Wszystko wróciło ze sobą, dwa razy woda. Okej, wolałbym zupę, ale... Głód zmęczenie, głód. Czyli na razie nic. Czy ktoś idzie na wyprawę? Wygląda mi się, że... Wydaje mi się, że no Timmy. Co to za dźwięk? Rapujący koń? Pospieszyliśmy do drzwi i wyjrzeliśmy dwóch mężczyzn w średniowiecznych strojach. Źródłem dźwięku okazały się być dwa kamienie, które jeden z nich uderzał od siebie, podczas gdy drugi poskakiwał i udawał jeźdźca. Nieznajomi powiedzieli, że szukałem jakiegoś antycznego kielicha. Okej, użyjmy mapy. Ci dziwacy wydawali się mimo wszystko dość przyjaźni, więc pokazaliśmy im plan naszego miasta. Na ich podziękowanie złożyli się uniżone ukłony i niewielka ilość zapasów. Przyjęliśmy ich dar z uśmiechem. Dostaliśmy, jak to, harmonijkę. Głód, zmęczenie, wygłodzenie, zmęczenie. Co ty gadasz, ty? Jest 10 dzień, a ja dopiero pierwszy raz zupę daję jednej postaci? Coś mi tu nie gra. Weź walizkę i weź to. Zaraz znowu będziesz, że mi dziecko ucieknie, bo nie dałem jej jeść. Pragnienie, głód, zmęczenie, czyli Ted jedzenie, Dolores jedzenie, okej. Rząd jest naszą jedyną szansą. Z tego co wiem, jest to dość najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale chyba nie jedyna szansa. Odwodnienie, głód. Widzieliśmy, że on nie upadł i przybędzie nam na ratunek. Wszyscy byli jeść? Wszyscy chcieli jeść? Nie, pić. Odwodnienie, głód. Tyk. Dzień 13. Dobra, ty. Na razie jest nieźle, ale nie chcę... Ja się boję. Ja się boję mówić, bo znowu wykrakam. Powiem, ale zajebiście. Coś się stanie, będzie jakiś event. Głód, zmęczenie. Dobra, na razie jest git. Zmutowanie gryzonia szykują nasze zapasy. Nie jesteśmy pewni, czy to szczury, ściekokuliki, czy zmutowane chomiki. Wydaje mi się, że to było strzelanie i dzięki temu dostawaliśmy puszkę zupy. O, ale broń się zepsuła, ale puszka zupy powinna być, co? Czy nie? Nasze puszki są bezcięższe, nieszczęśliwe tego kudłatego mutanta. Ty, ale broń mi się zepsuła i nie widzę puszek zupy. To chyba nie ten event. Good, zmęczenie. Chyba, że to jest bad outcome from event, you know? Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Bad outcome. Nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Na zewnątrz jest niebezpieczna i uzbrojona po zęby kobieta. Szczęście skończyła się jej amunicja, przedstawia się jako myśliwy. No dajmy jej amunicję, po co nam amunicja jak nie mamy broni w sumie. Dobra, wrócił. Kurwa, bez maski, bez... Pokaż coś ty zrobił, ty z dwoma zupami. Okej, z jednym środkiem. Pokaż co jest na środku, jeszcze niedawno w każdy weekend smażyliśmy tu kiełbaski. Meble ogrodowe, pod warstwą spalonego drewna okazało się parę
rzeczy w niezłym stanie. Ostało się. Woda, ale bez maski, bez kurcze, niestety walizy. Szkoda. Pragnienie, głód. Głód, zmęczenie. Okej, czyli na razie nic. Myśleliśmy, że po wybuchu bomby atomowej nikt do nas nie zadzwoni. Dobra, no ty idź. Jest 15 dzień, ta radiacja już powinna być na tyle mała, że jak wyjdziemy, to nic nie powinno się stać. Wiedziałem, że jak to powiem, wiedziałem. Dlaczego ja mówię takie rzeczy? To tak działa. Ty mówisz takie rzeczy i zawsze dzieje się to samo. Jakby karma przychodziła i mówi, dobra, ściągaj spojny i teraz pakujemy Dika normalnie w dupsko. Nie wytrzymie zaraz, no. Zawsze to samo. Odwodnienie, głód. Nie no, co się stało? Nie no. Ajajajajaj, może ją wyślemy, jak już jest chora. Kije w oko, co? Jak dobry plan, na pewno ateczkę użyjemy. Odwodnienie, głód. Czekajcie, bo tu jest... Odwodnienie, pyk. Wygłodzenie, okej, okay, czyli piciu. Papu. Pyk. Dobra, myślę, że kogoś wyślemy. Natknęliśmy się na zdemolowany obóz bandytów. Przy wejściu siedzący pół litra krwi i poszarpany kończy, nonszalancko mył się za łóżkiem kot. Nie wiem, bierzemy tego kota, bo to też może być ratunek. Nie wiem, już co mam robić, już się staram wszystko robić. Dobra, jest zdrowa, zajebiście. Wygłodzenie. Papu. Aha, my wiemy, że on ma na imię Szarliko, poznaliśmy pewnie na obroży. A to w poprzednich odcinkach mówiłem, że nie wiem, jak on, skąd my wiemy, że on Szarlikow. Teraz w sumie pomyślałem, że tam był chyba napisane głód, pragnienie, głód, zmęczenie, pragnienie. A, czyli tylko piciu i na wyprawę i też ty. I weźmiesz ze sobą... Nic. Czy my musimy iść na wyprawę? Musimy, bo mamy dwie puszki żywności. Chociaż. A może nie ryzykować? Co? Jeszcze przez chwilę. Kurde, ja bym nie ryzykował. Stop, nikt nie idzie na wyprawę. Nie, nikt nie idzie. Na razie poczekajmy. No niby nie ma apteczki. Apteczka ważna jest, ale... Ale myślę, że możemy tu jeszcze chwilę poczekać. Głód, pragnienie, odwodnienie, głód, zmęczenie. Czyli Tim i Pićku. Dobra. Na wyprawę nie trzeba się przygotować na ekspedycję. Na razie nie idziemy. Póki wszyscy zdrowi, to niech tak zostanie może. Póki ostatnia puszka zupy jest u nas, to... Chociaż zaraz się okaże, że wszyscy pójdziemy na wyprawę, nie zabierzemy zupy i wszyscy umrą. Ale dobra, pragnienie, głód. Odwodnienie, głód. Głód, zmęczenie, odwodnienie, głód. Czyli piciu. Po przyjrzeniu się z bliska naszej mapy zauważyliśmy, że ktoś zanotował na jednym z rogów listę zagadkowych wskazówek. Ty. Ty jeś dużo. Teraz sobie pomyślałem o... A dobra, w sumie może lepiej nie mówię. Poszarpana mapa. Zapasy. Odwodnienie. Piciu. Ty, na razie sprawnie idzie. 13 minuta, mamy już 20... Nie! 20 dzień. Jest dobrze. Głód, zmęczenie, głód. Wszystko jest elegancko. Jeszcze mamy tutaj dwie puszki zupy. Nikt nie idzie na wyprawę. Po co? Jedną ze ścian. Powstają jakieś dziwne grzyby. Oj, nie. Żadnych grzybów nie będzie jedzone. Okej. Okay. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy głodni, są pewne rzeczy, których nigdy nie włożysz do ust. Głód, pragnienie, głód, zmęczenie. I na razie nikt. Nie idziemy na Przypadkiem double click. Ale chyba i tak nie mogłem tam nic wybrać. A może się mylę, bo może tam było radio, nie zauważyłem niestety co tam było. Szkoda. Odwodnienie, wygłodzenie, o kurde, głód, pragnienie, głód. Odwodnienie, wygłodzenie, czyli Timmy musi dostać full packa, cyk. Nigdzie nie idziemy. Szarlikom wciąż to nowy dodatek do naszej grupy, więc staramy się go obserwować. Dzisiaj zauważyliśmy,
Coś zwisającego zobaczę, to chyba jakaś płytka z abresem, nawet niedaleko, powinniśmy się przyjrzeć, co tam jest. Kurde, wydaje mi się, że musimy pchać ten wątek Szarlikowa, żeby zostać uratowanymi. Ja tak jak mówię, ja się jakby nie chcę sobie tą przejść grę po swojemu, nie? A nie czytając poradniki. Więc czytałem mniej więcej, jak warto jest grać, ale absolutnie nic o eventach i jaki event cię uratuje. To wszystko chcę dojść razem z wami tutaj na tych odcinkach. Nie usłyszeliśmy nawet kilometra. Wiadomo, że jak, który to już odcinek z tego 60 sekund, to już 9. Więc, ale no, nadal są rzeczy, które z każdym odcinkiem nas troszeczkę zaskakują. Dwóch mężczyzn, tak, powiedzieli, zaświeciły im się oczy przy Szarlikowie tego owego. Dobra, Szarlikow raczej powinien później wrócić, więc pragnienie wygłodzenie. Czyli papu. Odwodnienie, wygłodzenie, czyli wszystko, a ty nic. Pyk. Dobra. Nigdzie, a chociaż może idziemy, co? No, przygotujmy wyprawę, bo już powoli nam się kończy wszystko. Ręki zdają się myśleć, że mają takie same prawo do schronu, co my są. Absolutnie wszędzie i nie wyglądają, by się nas bały. Dość pająków w naszej zupie. Poradnik młodego skauta. Chyba tak i wtedy, jak użyjemy poradnika, to dostajemy zupę? Chyba? Tak. Pająki i poradnik młodego skauta to są dwie absolutnie fantastyczne rzeczy, które się łączą ze sobą. Dwa razy odwodnienie. Zamówienie. Dwa razy odwodnienie. Ustudzenie. Tak, dość obijania się. Czas wyruszyć na wyprawę. Ty wyruszysz i weźmiesz ze sobą nic. Musimy wychodzić na te wyprawy i zbierać zupy, wydaje mi się. Bo dwie puszki zupy to dość mało. Zanim ona wróci, to trochę minie. Może do tego czasu jeszcze coś się uda tutaj pozbierać. Pragnienie, głód, strudzenie. Czyli nic. Majstrując radio, natrafiliśmy na lewo, usłyszałem przez straszne zakłócenie wrzaski głos. Oreny, czy to Sowieci? A spróbujmy teraz nie czytać tego, nie słyszeć. Bo to byli Kanadyjczycy, a co jak nie odmówię. Włączyliśmy radio na wszelki wypadek, szczelnie zakryliśmy nasze delikatne amerykańskie uszy. Głód, strudzenie, głód, odwodnienie, głód, strudzenie. I piciu. Głód leży i fłuka w naszą stronę, w stronę naszych zapasów. Nie. Chyba. Nie, ostatnio jak daliśmy pierdolonemu Szarlikowi żarcie, to przyszły inne koty i wyjebały nas ze schronu. Wydupcasz. Mam ze suche żarcia. Szarlikow postanowi tam na nauczkę, zbudzając na siebie butelki wody. Nie przeżyła butelka wody. Pragnienie, głód. Głód, strudzenie. Czyli nic. Przepis na udany początek dnia. Zdumiony, miauczenie i sypiący się z sufita tynk. Wygląda na Szarlikow, znając nową zabawkę. Wystający ze ściany kabel. Prowadzi do statku kosmicznego albo coś nam do FBI, czy coś takiego, nie? Facetów czerni, nie wiem, whatever. O kurwa. Tak, wiem, że pukanie było w grze, tylko chciałem zobaczyć, czy mam wygłodzenie, choroba, strudzenie. Mam, czy drzwi zamknąłem. Wygodzenie, choroba, strudzenie. Czyli jesiu. Nie mam apteczki niestety, więc przypał, odwodnienie. Odwodnienie, głód. Czyli jesiu, piciu. Ty! Poczekaj. A nie, dobra. W sumie nie jest tak dużo. Czy podejrzanie osobniki, czy powinniśmy im wysłuchać. Tak, Szarlikow? Szarlikow, rosyjskim szpiegiem? Legitymacjami i oznakami twierdzą, że są w trakcie tajnej misji rządowej. Agenci zgodzą się przetransportować nas do tajnego rządowego schronu, ale nic za darmo. Tak, najpierw musimy im pomóc wykonać kilka misji. Uuu, dwa razy zupa i dwa razy kurczę butelki wody. Super robota, Timmy. Timmy to na. Wygodzenie, strudzenie, okej. Jesiu. Mary Jane, głód, zmęczenie, strudzenie, pragnienie, głód, choroba, strudzenie.
Czyli wy nic nie dostajecie. Mam nadzieję, że Timmy z tego wyjdzie. Młoda, ubrana na biało kobieta zapukała dziś do naszych drzwi, prosząc o pomoc. Nie marnując czasu, rozłożyła przed nami plan obozu bandytów. Przetrzymywany jest brat bliźniak. Chłopak najwyraźniej postradał zmysły, wyzywając tam pojedynie największego herszta bandytów. Warlord. Zawsze się zastanawiałem, co chodzi z Warlord. No to jest właśnie tego. Taki właśnie herszt to chyba będzie dobre określenie na Warlord. Zrudzenie, choroba, głód, pragnienie. Jakoby wysyłamy ciebie w sumie. Ja im porozdawałem kurczę zapasy? O, już dwóch chorych, wybornie. Dziewczyna szybko skrzyknęła kilka osób i misja zakończyła się sukcesem. Niedługo się znowu zobaczymy. No, już ktoś nas musi uratować. Głód, strudzenie, głód, wygłodzenie, choroba, zmęczenie, strudzenie. Wygłodzenie, czyli tutaj jedzenie. Pyk. Ty, głód, choroba, strudzenie, czyli nic. Ja się będę upewniał teraz po 10 razy. Żeby na pewno wszystkim dać jedzonka i żeby nikt nie umarł nagle. Wysyłamy kogoś na ekspedycję? Apteczkę może, co? Nasze zapasy są bardzo ograniczone i robimy się coraz bardziej zdesperowani. Wiemy, że w pobliżu koczuje grupa ocalań z pobliskiego domu starców. Pożyczenie kilku rzeczy. Nie, no nie. Mamy jedzenie. Psycha nam siądzie. Tak w tym, jak w This War of Mine. Nie jesteśmy barbarzyńcami, owszem potrzebujemy zapasów, ale nie zdobędziemy ich kosztem kogoś innego. Ja chciałem, słuchajcie, na przykład w This War of Mine zawsze jak grałem, to kurza mnie to, że oni mają jakieś wyrzuty sumienia, a ja zawsze brałem broń i pakowałem w każdego człowieka napotkanego i zawsze się to kończyło tym, że wszyscy mi uciekali albo skakali z dachu czy coś. Pragnienie, głód, strudzenie, pragnienie, głód, strudzenie, pragnienie, głód, choroba, zmęczenie, strudzenie, głód, choroba, strudzenie. Czyli nikt nic nie dostaje na razie. A ja dam wszystko. Tu się stało. O, to ja tak mogę... O kurde. Ty, to o tym nie wiedziałem akurat. Po starannych przygotowaniach do niższego wyprawy. Dobra, niech idzie młody. Że zjadłaby coś. No, ona tak wygląda, jakby coś zjadła właśnie. Też bym coś zjadł. Odwodnienie, głód, strudzenie. Odwodnienie, głód, strudzenie. I piciu, piciu. Tak mi dzisiaj w ogóle brzuch boli. Odwodnienie, głód, strudzenie, czyli o, tylko piciu też. Komunikat ze strony rządowej. Trwają przygotowania wojska do ewakuacji. O nie, nie mamy mapy. Dzisiaj chyba z 5 razy się obudziłem na to, żeby iść do toalety niestety. Głód, strudzenie, głód, strudzenie, głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Dobra. Jestem jak, słuchajcie... Gdy Mary Jane wróciła z poprzedniej ekspedycji, gdzieś się po drodze lekko zraniła, no to amputujemy się gierą. ja jestem, słuchajcie, jak oni. Też mam tak, że ciągle tylko zupa pomidorowa, tylko u mnie ten zupy pomidorowej, chociaż też jest dość często, to jest mniej więcej zupa pomidorowa, frytki, chleb. Zupa pomidorowa, frytki, chleb. I tak. A jeszcze zupa pomidorowa, frytki, spaghetti, chleb. Zupa pomidorowa, frytki, spaghetti, chleb. Zupa pomidorowa, frytki, spaghetti, chleb. I ta w kółko, kurwa. Nieskończone kółko. Jest prowadzone od miesiąca. Nie jest to zbyt dobre zapewne. Dobra, głód, strudzenie, głód, strudzenie. Głód, zmęczenie, strudzenie. Czyli na razie nic nie dajemy. Mężczyźni dawały nam subtelne znaki, wskazujące na to, że dziś jest specjalny jej dzień. Podługuje na myśl wykluczenia wszystkich zwyczajów dni świąt, takich jak rocznica wstania Gilia sprzed 3 lat i Narodowy Dzień Popcornu, zdaliśmy sobie sprawę, że dziś są jej urodziny. Namy jej karty. Pogramy sobie w karty. Ty, a w ogóle ona nie jest chora już. Ty też nie jesteś chory, co tu się kurwa dzieje? Tak jak ty, wyzdrowieli, ale jaja. Mężczyzna uwielbia karty. Spodziewaliśmy się, że zacznie rozkładać pasjansa, ale zamiast tego zabrała się za stawianie tarota. Wrzenie czy nie, jeśli nam się uda ustalić, dlaczego świat trafił w szach, może Jerry Jay dojdzie do tego swoimi karcianymi sztuczkami. Ty, przyniósł żarcie, przyniósł kurczę tego, przyniósł wodę, a nie chory jest.
Ale wszyscy są zdrowi. Pragnienie, wygłodzenie, czyli to. Pragnienie, wygłodzenie, czyli to. Pragnienie, głód, czyli nic. Głód, czyli też nic. A ja apteczki nie mam niestety, apteczki nie przyniósł. Przy użyciu super nowoczesnego ustrojstwa, złożonego z papierowych kubeczków i kilku metrów sznurka, odkryliśmy poufną rozmowę ze swoimi znanymi już agentami rządowymi. Jeśli nasza misja zakończy się sukcesem, maluje się przed nami świetlana przyszłość w tajnym prezydenckim schronie. Mamy udać się na krótką ekspedycję i spotkać krótki raport z rekonesansu. Dobra, niech idzie młody, bo on i tak jest chory, jak umrze to chuj. Taktycznie. O nie! Teraz ty jesteś chora. Odwodnienie, głód. Odwodnienie, głód. Łaskawie zgodziliśmy się przekazać część naszych zapasów. Co? Ty. Że tam nic nie było o części naszych zapasów. Jaka część naszych zapasów? Odwodnienie, wszystko odwodnienie. I ty jeszcze wygłodzenie. Wszystko odwodnienie, ty wygłodzenie, pyk. Gdy uchyliśmy dziś schron, by wpuścić trochę świeżego powietrza, radioaktywnego powietrza, znaleźliśmy na progu niewielką walizkę. Nie. Radioaktywna zepsuta woda to była. No i głód, choroba, głód. I nic. Nie wiemy, kto zostawił walizkę, nie wolno nikomu ufać w tych czasach. Potwierdzam. Dzień 38. Jest nieźle. Jest okej. Okay. Głód, strudzenie, głód, choroba, strudzenie, wygłodzenie, obrażenia, zmęczenie, strudzenie, choroba. Okej, okay, wygłodzenie. Chcieliśmy w prawdę lub wyzwanie. To była trudniejsza, ta misja była trudniejsza niż się spodziewaliśmy. Cichcem przemyśliśmy w dzielnicach, które były szemrane nawet przed apokalipsą. Obecnie panuje tam krwawa wojna psich i kocich gangów. Każdy zwierzak uzbrojony jest po zęby. Ledwo uszliśmy z życiem. Misje zaprowadzą nas do punktu godnego VIP-ów takich jak my. Kiedyś czytaliśmy, że rządowych skrony są marmurowe łazienki, a w nich złote wiadra, których nie powstydziłby się król. Ale tylko ty coś zjesz, prawda? Wygłodzenie. Ustrudzenie, głód, choroba, strudzenie. Tylko ty zjesz. Czy kogoś wysyłamy na wyprawę? Ja bym to zrobił. Timmy zasypuje nas pytaniami o możliwości wyjścia na powierzchnię. Nie. Ostatnio to się chyba źle skończyło czymś. Nie pamiętam czym, ale... Może chorobą, więc w sumie jak jest chory, to mógłby wyjść, ale... No nie wiem. Nie pamiętam. Pragnienie, głód. Głód. Widzenie, zmęczenie, obrażenia, choroba. I nikt nie dostaje nic, okej. Okay. Musieliśmy powiedzieć nie, nie mieliśmy wyboru. Ta ekspedycja była zbyt niebezpieczna. True? Niektórzy znajomi mają tego, chęć na wycieczkę. Ty pójdziesz, bo ty i tak jesteś chora. Dobra, sorry widzowie, że musiałem się napić, ale Ted nie wygląda dobrze. Odwodnienie, głód, strudzenie. Odwodnienie, głód, choroba, strudzenie. Odwodnienie. Pragnienie, czyli piciu dla Teda i tego, i Dolores. Ja mi się wymiotować chcę, ja pierwszy super. Od kilku dni mówię, ten cyk spaghetti, frytki, chleb to nie jest dobry cyk. Tak mi zup boli od 3 dni. Cały czas mi się wymiotować chcę, tragedia jest ostatnio. Ja chłopie cały czas ze zbanem chodzę wszędzie, jakbym miał bełtnąć. Bez kitu, ale... Nie wiem, czekajcie. Nie wiem, czy to słychać, pewnie nie. Nie, bo mam ten filtr. Ale jest to twardy chleb sprzed 2 dni. Chyba było słychać. Asymry. Wygłodzenie, choroba, strudzenie. Muszę coś zjeść, bo się wymiotuje niestety. Dobra, Timmy odwodnienie. Teraz żyjemy na odcinku.
Ja to jest chleb stary. Więc mam nadzieję, że nikt nie poczuje się. Nie poczuje, kurczę, potrzeby zjedzenia czegoś. I mu psuje plany diety. Odwodnienie głód, czyli ty piciu, tak? A wy jesiu, tak? Tak. Potrzebujemy leków i różnych środków medycznych. To co mamy, to jakiś kiepski żart. Czas coś z tym zrobić, a ten środek owadobójczy rzuca się w oczy. Czemu nie zrobimy z niego jakichś leków? Wspaniały pomysł? Też mi się tak wydaje. Coś takiego. Najwyraźniej kombinacja amerykańskich zaradności i zabójczego środka może zaowocować wystarczającą ilością leków, aby zapełnić całą apteczkę. Efektami ubocznymi będziemy się martwić później. Dobra, myślę, że wyleczymy ogólnie Teda. Kurwa, kolejny komunikat rządowy z mapą, ale my nie mamy mapy, goddammit. Dobra. Głód, pragnienie. Pragnienie, głód. Głód. No i tyle. Agentom chyba wydaje się, że można na nas liczyć. Wrócili do strony z kolejnym zadaniem. Mamy was skarby podarować im trochę naszych zapasów. Teraz zostałem przekazany głodnym i zmęczonym agentom w terenie. Poza mrzonką rządowego stronu nasza nagroda obejmować będzie przyjazne poklepanie po plecach. No, nie mamy nawet jedzenia, żeby im dać. O, co się stało? Nie umieliśmy opatrzyć jak ran. No nie umieliśmy. Odwodnienie, gust, strudzenie. Odwodnienie, gust, strudzenie. A, czyli piciu, piciu. Piciu, piciu. Trzeba znaleźć mapę. I apteczkę. Gust, strudzenie, gust, strudzenie. Z powierzchni dochodzą straszne kałasy, czy nie jak grasowany tam szajka bandytów. Mary Jane mogła zostać przez nią schwytana. Niedobrze, czy wysyłamy kogoś? Gust, strudzenie, gust, strudzenie. Ja bym wysłał kogoś. Wróg u bram! Jakaś uzbrojona banda domaga się, abyśmy ich wpuścili. No jak ma tu niby pomóż, kurwa, harmonika? Łódką chyba, nie? Chociaż tutaj te głupie rozwiązania często są... Nieustraszony pacyfista. Co się stało? Tym razem zdołaliśmy ochronić nasz dom, ale co się stanie, kiedy wrócą? Nie do końca wierzyliśmy, że mała kudeczka powstrzyma bandytów, czy inny element żadnych naszych puszek, ale tak właśnie się stało. Albo po prostu ci szubrawcy nucili się waleniem do drzwi. Szkoda tylko, że ta kłódka drugi raz nie spełnia swojego zadania. Okej. Okay. Gust, strudzenie, czyli na razie nic. No, kurde. Ciebie wślemy. Nie wiem, czy wychodzenie na ekspedycję jest mądre teraz, no ale nie mamy z drugiej strony mapy i ogólnie jest ciężko. Pachnienie, gust, strudzenie. Dobra, skipujemy. To tam. Takie podziemne życie sprawia, że człowiek czasami robi naprawdę markotny. Cenujemy zapasy. Odwodnienie, wygłodzenie. Dobra, rozumiem. Piciu, jesiu. My. Tajni agenci znowu? Wspaniałe, że no nie mam zapasów, chłopie. Wszystko super, no ale nie mam. Czas zdobyć zapasy. Właśnie jesteśmy, kurczę, na misji, żeby to zrobić. Brak zapasów. Do bunkra wpłynęła nam się jakiś... Do bunkra przyplątał nam się jakiś akwizytor. Wygląda znajomo. No tak, zawracam na growy sprzeda po Helisa. Przychodzi, wciskam na ulotki. Teraz ten domokrąsta prosi nas o zapasy w ramach zapłaty. Te zdradzi nam ściśle tajne sekrety rządowe. Kurwa. Możemy? Bo ja bym poznał. Ściśle tajne sekrety rządowe brzmi jak coś... Brzmi jak content dla odcinka. Muszę to zrobić, no. Damy mu jedzenia, bo woda jest bardziej istotna.
Potem musimy pić częściej. Dzień 50. To jest niezłe osiągnięcie. Akwizytor próbowa nam odmówić, że Amerykan ma na orbicie własną stację kosmiczną, a raczej miała, bo ponoć ta stacja wybuchła, gdy wszędzie poleciały bomby. Trochę się pośmieliśmy z tych żartów i kazałem mu spływać, chyba go pogrzało radioaktywne słonko. A później gramy w 60 parseków i okazuje się, że faktycznie jest. Ciekawe, czy to nawiązanie i czy było one wcześniej, czy dodali to później, jak stworzyli 60 parseków. Czy już mieli na to plan wcześniej i to był taki easter egg, głupie skrzydzenie. A może to po prostu tak sosa. Rodzeństwo powróciło, mówię, że szukałem dobrego, spokojnego miejsca na zorganizowanie obozu dla swojej grupy. Dotychczas wszystkie mieszkania w namiocie, ale zrobiło się dla nich trochę ciasno. Przydałaby mi się mapa, aby ułatwić trochę poszukiwania. Wszędzie jest potrzebna mapa. Nie mam mapy. Gdzie jest Dolores? Nie wiem, że bandyci ją złapali. Pragnienie, gust, słudzenie. Dobra, jest dobrze na razie. Nie, o nie, Dolores przepadła. I co my teraz robimy? Nie mamy nawet kłódki, żeby zamknąć. O kurwa, dobierają się bandyci. Harmoniką. Co się stało? Jeszcze strzelnie upał, kiedy my żyjemy. Próba wydobycia pięknej, chwliwej melodii, która stopiłaby najbardziej lodowate serce, zakończyła się piekielnym koncertem nie dla ludzi o słabych nerwach. Na szczęście napastnicy do właśnie takich się zaliczali, bo uciekli w te pędy, zasłaniając uszy i krzycząc la 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 la, szkoda, że pewnie wrócą. O, niedobrze! Ty, to jak wrócą, to jest chyba ewakuacja robiona. Odwodnienie, głód. Nie wiem, wydaje mi się, że kurwa idę stąd. Idę. Idziemy na wyprawę. No i tak wrócą. Nasze dzisiejsze, nazwijmy to śniadanie, zakończyło się zakłócone przez wojskową transmisję. Znowu potrzebujemy mapy. Dlaczego ze wszystkich fajnych rzeczy akurat potrzebuję mapę? O kurwa, a ty nie miałeś na wyprawę iść? Kurz szaleństwo. Idź. Dasz radę. Musisz fastem wrócić. Jak to koniec? To nie mogę tak wy... Co się stało? Aha! Czy jak wyjdziemy, to jest koniec. Kurwa. Nie no, co? Nie. Nie mogliśmy się dostać do bunkra, więc... Pukaliśmy, krzyczeliśmy i próbowaliśmy na szczytkę możliwe sposoby otworzyć drzwi. Nic nie poskutkowało i nie doczekaliśmy się od zmęły. Jest to albo najwredniejszy żart stulecia, albo ktokolwiek przebywający w bunkrze jest bardziej przerażony od nas. Zresztą się wpierdolił do bunkru, tak? Znana siła przejęła bunkier, koniec. Ja pierchluper. Przepędzono was. Wjebał mi się ktoś do bunkra i wyjebane. 60 dni, 30-40 minut odcinka, znowu się nie udało. Wszystko by mi się udało, gdyby nie ci wścibski kawalarze, kurwa. Co się ukryli w bunkrze, no nie no. Nie wiem, wstyd mi jest widzowie. Wstyd mi jest, że wy tu przychodzicie, oglądasz ten odcinek, może widziałeś poprzednie odcinki. I wstyd mi jest, że tak was wszystkich zawodzę i nic się tu kurwa ciekawego nie dzieje, bo jestem totalnym noobem w tą grę. Wstyd mi jest widzowie. Nie dlatego, że nie upadam i przegrywam grę, tylko dlatego, że kończy mi się content, kurde, na gierkę i już nie ma co robić za bardzo w gierce. Że pewnie jest 1000 wątków, tylko będę musiał faktycznie chyba poczytać o tym i w następnych odcinkach weźmiemy się poważnie za to i rozwiniemy pewne aspekty, pewne wątki w gierce. Wolałbym sobie nie zdradzać wszystkich rzeczy, ale myślę, że troszeczkę będzie trzeba poczytać. Z tego względu, że w innym wypadku, no to będzie to tak wyglądało, jak wygląda teraz. Czyli tak ostro będę grał. Ale to jest fajne, bo oczywiście ja lubię sobie tak ograć i normalnie bym tak robił. Natomiast dla kontentu, dla większości osób może być to dość nudne, dlatego postaram się to zmienić w następnym odcinku. W następnym odcinku widzę z 60 sekund będzie... Ja pierwszy super. W następnym odcinku z 60 sekund widzowie to będzie jakiś turbo giga
powalony wątek i nagram ten odcinek 7 razy, żeby go wrzucić, a jak i żeby tylko ten wątek, który chcę zrobić. Obiecuję wam to. Widzimy się jutro. Zostaw lajka, zostaw komentarz, zostaw suba. Do zobaczenia. Jego dnia oraz mniej nocy. Wpadnij w linki w opisie. Instagram, Twitch, Twitter. Pa.